Cześć, zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z serii Co jem w ciągu dnia, aby nie przejebać. Dzisiaj lecimy z odcinkiem 1800 kalorii, ponieważ jestem teraz na dwutygodniowym minikacie. Minikat to jest taka jakby przerwa podczas masy, kiedy już człowiek jest trochę zmęczony masowaniem, ma ciągle wypchany brzuch żarciem, ciągle po prostu chodzi, żuje. No i wtedy właśnie robi się taki minikat, żeby po prostu odpocząć. Dlatego siedzę teraz 2 tygodnie na 1800 kalorii. Rzeczywiście już ten wydęty, wypchnięty brzuch mi zszedł, czuję się dużo lżej. No i wiecie, mam też dużo mniej pracy, mniej gotuję, mniej żuję. To jest naprawdę, muszę przyznać, przyjemna przerwa. No i co, zabieramy się za śniadanie. Dzisiaj wjedzie jajecznica i łosoś. Do tego oczywiście kajzerka, ogórek, no i jakieś tam resztki sałaty, które znalazłam w lodówce. Jajka i kajzerki to są dwie takie święte podstawy mojej diety. Jem jajka codziennie, jem przynajmniej jedną kajzerkę codziennie, absolutnie uwielbiam. Podczas redukcji, podczas masy zawsze kajzerki muszą być, to jest po prostu moje ulubione pieczywko. No więc tutaj zawsze wjeżdżają. No i łosoś to jest też mega ważna część mojej diety, dlatego że tłuste ryby zawierają kwasy omega-3. No i między innymi właśnie dzięki częstszemu spożywaniu tych tłustych ryb udało mi się wyregulować moją cerę mieszaną tłustą, a wynika to z tego, że kwasy omega-3 mają dosyć duży wpływ na jakość naszego sebum, więc moja skóra dalej się wyświeca, oczywiście dalej jest mieszana tłusta, ale od kiedy właśnie regularnie jem ryby, to sebum jest dużo takie przyjemniejsze, nie jest takie klejące, nie rozwala aż tak makijażu, no i moim zdaniem obecnie moja tłusta skóra wygląda naprawdę ładnie. I to między innymi właśnie dzięki takiej prostej zmianie w diecie. Idziecie, dziewczyny? Mangu! Cześć, młoda! Chodź, Mangus. Cześć, mordeczko! No hejka! O, jakie zapasy! Nice! Oj, Mangu uwielbia takie zabawy. Zabieramy się za lunch. Dzisiaj wjadą racuchy. Tym razem będzie to wersja z jabłkiem i gruszką. Do tego oczywiście dodam jeszcze maślankę, pieczone jabłko z Lidla, mąkę pszenną, proszek do pieczenia, cynamon i jajko. Do środka dodaję też trochę słodzika i naprawdę dużo soli, dlatego że jabłka są takie właśnie soczyste i słodkie, to sól pomaga fajnie zrównoważyć tę słodycz i wtedy ten smak jest taki wyrazisty i pełny, tak więc nie bójcie się tutaj soli. Od kiedy jestem właśnie na tym minikacie, no to mam troszeczkę inne podejście do racuchów, ponieważ nie robię ich już w takiej wersji mocno mącznej, w takiej, wiecie, wersji z dużymi kawałkami jabłek, ponieważ duże kawałki jabłek potrzebują większej ilości ciasta, żeby po prostu je obkleiło i żeby te placki były takie fajne. Dlatego zaczęłam ostatnio jabłka i gruszki trzeć na takim większym oczku i dzięki temu one potrzebują znacznie mniej ciasta, przez co mogę sypać mniej mąki i te racuchy są po prostu kalorycznie perfekcyjnie dopasowane do moich obecnych potrzeb. Natomiast objętościowo te racuchy są takie jak kiedyś, ponieważ właśnie dodaję dużo więcej jabłka, dużo więcej gruszki, no i mam ogromny, pyszny talerz racuchów. Osobiście smażę racuchy na maśle, ponieważ uwielbiam smak masła, a potem jeszcze przekładam je na czas smażenia następnych partii do piekarnika, żeby one po prostu doszły w środku. No, na samej patelni czasami mam wrażenie, że nie dochodzą w środku, dlatego lepiej włożyć do piekarnika. Moje ulubione dodatki to cukier puder, serek wiejski i wiście z All Nutrition, które są wzajemnie stanisko kaloryczne, pyszne, kwaśne, no po prostu amazing. Polecam. No i gotowe. Przez to, że poleżały trochę w piekarniku, to są teraz właśnie takie idealnie chrupiące na wierzchu, ale w środku, przez to właśnie, że jabłko jest starte, są bardzo takie wilgotne, mokre, soczyste. Po prostu perfekcja. To jest moim zdaniem jeden z najidealniejszych przepisów, jakie Wam w ogóle w życiu kiedykolwiek pokazałam.
Wow. To danie ma łącznie 687 kalorii. No i piję do tego czarną kawę, bo jesteśmy przed zakupami i mleko nam się skończyło. Wiadomo, wolałabym kawę z mlekiem, no ale wiecie, jest jak jest. Racuchy to jest w ogóle takie jakby przytulne jedzenie, nie wiem czy też tak macie. To jest właśnie takie wygodne, komfortowe, znane, ciepłe, jakby pocieszające jedzenie. No cudowna sprawa. Mega Wam polecam właśnie jeszcze też spróbować wersję z jabłkiem i gruszką, bo to jest jakiś taki dyskretny niuans, który robi totalny rozpierdol. No i pamiętajcie też, że jeśli właśnie jesteście na redukcji albo może robicie jakiegoś minikata, to nie jest powód, aby rezygnować z rzeczy, które lubicie jeść. Jeżeli lubicie coś jeść, to po prostu sobie to jakoś mądrze zaplanujcie, może przemyślcie jakiś sprytny sposób, jak to zrobić na niższej kaloryce, ale właśnie spełnianie swoich zasianek jest super, super ważne. Dodaje taki psychiczny komfort, psychiczny spokój, no i sprawia, że właśnie ta redukcja czy minikat dalej są mega przyjemne, bo naprawdę to może być przyjemny proces, jeżeli tylko właśnie fajnie to sobie jakoś tam ułożymy. Ale czarna kawa, disgusting, chyba muszę jechać na zakupy po mleko. Dobra, zabieramy się za bardzo późną kolację. Ogólnie przedłużył mi się ten dzień, mocno się przedłużył. Trening, potem jeszcze, wiecie, musiałam pozałatwić jakieś sprawy, pojechać do studia. No więc jest 21, dopiero zabieramy się za kolację. I dzisiaj na kolację, przez to, że jestem strasznie głodna, już mi się naprawdę nie chce, pokażę Wam takie pyszne, ale serio pyszne pierożki z Lidla. Czekajcie, muszę zabrać mango zabawkę. Strasznie mi tą zabawką stuka, co w tym momencie nie jest mi potrzebne. Dzisiaj zrobimy takie gotowe włoskie pierożki z Lidla, które w środku mają wkład z ricotty i szpinaku. Są pyszne. Serio pyszne. Właśnie na takie trudniejsze chwile, jak potrzebujecie szybki, dobry, smaczny, naprawdę taki domowy posiłek. Amazing. Poza pysznymi pierożkami bardzo ważny jest też sos. Sos robię z pasaty, do tego dodaję białe wino, trochę mleka oraz serek śmietankowy. Generalnie na redukcji mleko jest świetnym zabielaczem do właśnie sosów, czy też jakichś tam różnych słonych potraw, no bo ma dużo mniej kalorii niż na przykład śmietanka albo właśnie jakiś serek, a też daje takie cudowne kremowe wykończenie, naprawdę no spróbujcie, będziecie zachwyceni, mi to na przykład totalnie zrobiło redukcję. No i właśnie do tego sosu dodaję już same suche przyprawy, tutaj czosnek, chili, oregano, bazylię, pieprz, delikatnie solę, gotuję to wszystko razem. Potem pierożki potrzebują właśnie 5 minut w tym sosie, na koniec wrzucam jeszcze garść szpinaku, no i gotowe. Ja jeszcze lubię sobie na górę posypać trochę bazylii, trochę pietruszki, no najłatwiejsze danie ever, a do tego oczywiście popijam kolę zero. To danie ma łącznie 646 kalorii. Ogólnie jest takie dojebane. Kurde, zawsze jak to jem, to po prostu uszy mi się trzęsą, bo te pierożki są bardzo dobre. Mają dużo farszu, znaczy jest bardzo dobre, ciasto cienkie, wszystko jest idealnie doprawione. A ten sos przez dodatek mleka i serka jest taki właśnie zarąbiście łagodny, gęsty, mleczny, kremowy. Ale w tym wszystkim jest chili. I tego chili było naprawdę dużo, więc trochę pieczę. Trochę łagodzi, no po prostu taka bomba pysznych smaków. Oh, uwielbiam to jeść. Dzisiejszy dzień kończymy na 1835 kaloriach. Jestem najedzona, szczęśliwa. Wszystkie moje zachcianki zostały spełnione. Tak więc żegnam się z Wami. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!